złożył nam te życzenia noworoczne, bo przede wszystkim koncert noworoczny łączy się z tym, że życzeniami, z życzeniami, które dajemy przez muzykę. Dla Państwa, za pośrednictwem muzyki, chcielibyśmy się z Państwem podzielić to, co nam na duszy gra i żebyście Państwo wyszli umocnieni, silni i pełni jakiejś wiary, nadziei i miłości. Po trzy te elementy są bardzo istotne w życiu każdego człowieka i bez nich nie można gór przenosić. Jak też to powiedzieć? Nam się udało to, że potrafimy te góry w jakiś sposób przenosić, ale też bez innych nie moglibyśmy tego uczynić. A ten cały koncert ja bym poświęciła dla tych, którzy gdzieś tam są bardzo samotni. Przede wszystkim też dla Państwa rodzin, ale dla tych samotnych. Dla ludzi, którzy są opuszczeni, zapomniani, a muzyka nie płynie tam daleko do niebios i z powrotem do tych ludzi w postaci dobra. Niech się obraca w dobro, dobro, czyniąc dobro, bo ktoś na pewno tam czyni dobro. Jedni potrzebują tego dobra, drudzy nie. No, mogą obdarzać tym dobrem. No cóż, udało mi się zaprosić wspaniałych muzyków tutaj na naszą galę. Ale chciałabym podziękować za piękny wystrój, który tutaj widzimy. Wykonały nasze panie, pani Krystyna Gierą i Małgorzata Staroń, nasze plastyczki, które udekorowały tą salę. A ja chciałabym przede wszystkim powitać naszych przyjaciół, Aleksandrę Żmudkowską, Dziwę Opery, pana Wojciecha Lewię, Ławnikowicza. Witam przede wszystkim nową naszą, nowego muzyka, którego żeśmy tutaj też jakoś zaprosiły do naszego grona. Jest to pani Anna Marii Ponta. Oczywiście witam panią Mirę Pajączkowską, naszą jest i witam również panią Agatę Majewską, która też mamy program specjalny. A teraz bym poprosiła panią Agatę, żeby zechciała poprowadzić dzisiejszy program, tak, jeżeli nam się uda. Coś tam napisałam, ale może razem jakoś wspólnie będziemy tworzyć. Dobrze, to ja rozumiem. Program. Nie wiem, czy się doczytam. Pani już. Tak więc jako pierwszy zaprezentuje się dziś dla Państwa chór Celestynek. Zapraszamy je bardzo serdecznie. Oczywiście nasz chór wystąpi przy akompaniamencie naszej pani dyrektor Małgorzaty oraz pani Miry. Wykonają walc Ambora. No cóż, nie lepiej zaczynać od walca, prawda? Wszystkie takie piękne spotkania zaczynają się od walca. Thank you.
Tak. To nagrodźmy wielkimi brawami. Własny swój znaczy się.
ślad, znaczy ślad. Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja. Z kilku dni w morzu tak, własny swój, znaczy ślad, znaczy ślad. Yeah.
Jeszcze tańczy, ona wiruje w usta.
na smak. Oboj żali czegoś brak. Chodzi ktoś po domu z kąta w kąt, ale robi błąd. Złamano już tyle serc, wspominać nawet żal. Tak wiele spadło łez, choć w nas jeszcze wciąż miłość trwa. Złamano już tyle serc, wspominać nawet żal. Tak wiele spadło łez, choć w nas jeszcze wciąż miłość trwa. Nadzieje wróży z gwiazd, ale traci czas. Złamano już tyle serc, wspominać nawet żal. Tak wiele spadło łez, lecz w nas jeszcze wciąż miłość trwa. Złamano już tyle serc, wspominać nawet żal. Tak wiele spadło łez, lecz w nas jeszcze wciąż miłości trwa. Złamano już tyle serc, wspominać nawet żal. Tak wiele spadło łez, lecz w nas jeszcze wciąż miłości trwa.
Panu chwała za to, że jesteście wszyscy. A na ręce Pani Aleksandry Szminkowskiej chciałam złożyć te kwiaty dla naszej kochanej Diwy. Podziękować za piękne teksty romantyczne, piękny głos, za to, że się Pan z nami podzielił. Tutaj ten piękny. Dziękuję wszystkim wychowawcom. Artystom, którzy wystąpili przede wszystkim, tak wychowawcom, ja już tak z przyzwyczajenia, to tak jest, jak się ma szkoły. Ale serdecznie dziękuję za to, za przybycie tutaj. Miło mi, że jesteście, nie ma nas dużo, ale siła była ogromna. I ten śpiew zaniesie tam gdzieś wysoko i tak jak powiedziałam, będą rezultaty. Czy będzie dużo dobra, dużo miłości do ludzi. I dużo takiej wzajemnej życzliwości, bo tego wszyscy potrzebujemy. Państwu również życzę dużo miłości, życzliwości, pokoju i żeby Wam ten rok był dla Was bardzo miły, żebyście mogli go przeżywać i radować się w nim. W każdym dniu, bo jest to cenny dar, żyć, cieszyć się i radować się. No to wszystkiego dobrego.